Przede wszystkim, dzisiaj zrobimy sobie przewidywania na 2022 rok, a więc kto wygra w poszczególnych krajach, najważniejszych ligach w Europie, kto wygra Ligę Mistrzów, no właśnie zrobimy sobie takie piłkarskie typy przewidywania, przepowiednie można powiedzieć, Oczywiście w formie zabawowej nie ma tego co brać na serio w 100%. Chociaż, panie, gdyby się to sprawdziło, ale piłka naprawdę nożna, piłka nożna naprawdę jest nieprzewidywana, Wiele jest zmiennych, wiele elementów praktycznie czasami może zawieść Tutaj bramkarz, cała drużyna może się dobrze prezentować, trener też może świetnie przygotować. No, świetnym tego przypadem, przykładem był kilka lat temu Karius, tak? Lorius, Karius, dobrze mówię, nazwie jego im nazwisko, z Liverpoolu, także różnie to wygląda. Natomiast zrobiłem sobie takie typy, jeśli chodzi o poszczególne ligi, jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie jakie są wasze typy? Piszcie w komentarzach o tym wszystkim, w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwonek, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku. Zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, zaczynamy. Zrobimy sobie typy, jeśli chodzi o ligę angielską, francuską, Bundesligę, Ligę Mistrzów. A nawet tutaj kto może zdobyć złotą piłkę, kto wygra Ligę Europy? i tak dalej, no więc jeśli chodzi o Bundesligę, zacznijmy może tutaj od Ligi Niemieckiej, według mnie Bundesliga na pierwszym miejscu powinien być Bayern Monachium jeśli chodzi o DFB Pokal, no to wiemy o tym, że Bayern Monachium już odpadł, kto wygra w DFB Pokal, no jeżeli będą znowu takie niespodzianki jak mają miejsce dotychczas, no to ciężko jest mi powiedzieć, więc tutaj raczej po prostu powiem, że no zobaczymy, tak, bo DFB Pokal pokazuje przynajmniej teraz, że się idzie praktycznie zupełnie innym torem no dobra, czyli mamy tutaj Bayern Monachium, jeśli chodzi o Bundesligę, następnie jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, kto praktycznie w Lidze Hiszpańskiej powinien tutaj dominować, tak, jeśli chodzi praktycznie o La Ligę, moim zdaniem może to być właśnie Real Madryt, tak, może to po prostu być Real Madryt, który teraz się dobrze prezentuje, raczej bardzo, no to wiadomo, że nie. Ewentualnie Atletico też po prostu, jeżeli już to Atletico miałby większe szanse. Natomiast no Real Madrid, na, na podstawie tego, jak po prostu prezentuje się w ostatnim czasie, jeszcze potencjał, który jest, jeśli chodzi o Real Madrid. Fajne szokują się według mnie wzmocnienia latem, jeśli chodzi o Real, bo ma przyjść Haland, ma też przyjść tutaj Mbappé. Zobaczymy, czy rzeczywiście te transfery się potwierdzą. Następnie, jeśli mamy tutaj serię A, tak, to kto faktycznie wygra Serie A? Pytanie jest takie: no ja bym tutaj mówił, że to może być rywalizacja pomiędzy Juventusem a Interem Mediolan, natomiast postawiłbym mimo wszystko na Juventus. Juventus, któryś z rząd praktycznie, któryś raz z rzędu był tutaj królował jeśli chodzi o Serie A. Chociaż Inter naprawdę ma dobre wzmocnienia, mocnych tutaj piłkarzy. Gdyby Lukaku był w Interze dalej, to miałbym po prostu pewne przekonanie, że to Inter będzie miał pierwsze miejsce. Juventus wiadomo dużo też traci bez obecności Cristiano Ronaldo, więc to różnie wygląda. Troszeczkę jest taka mieszanka teraz praktycznie różni piłkarze zdobywają gola, brakuje takiego jednego snajpera, który by był takim, który by właśnie wykańczał. Może to jest dobre, i może jest złe. I przez to bym właśnie, ale mimo wszystko postawiłbym na Juventus. Następnie, jeśli chodzi tutaj o, jeśli chodzi praktycznie o Ligę Angielską, kto zostanie tutaj mistrzem w Lidze Angielskiej? No, Manchester City jednak postawię na Manchester City. No, przecież jak oni wybombali praktycznie w tamtym sezonie 100 punktów. No, kręcą tam nieprawdopodobne tej liczby statystyki. Manchester City dobrze sobie radzi w Lidze Angielskiej, gorzej radzi sobie, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Natomiast właśnie to jest kolejna ciekawa sprawa, kto wygra Ligę Mistrzów, tak? kto praktycznie tutaj wygra Ligę Mistrzów, jaka drużyna praktycznie tutaj będzie zwycięzcą, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. No, ja powiem w ten sposób. Moim zdaniem dobrze prezentuje się Liverpool. O dziwo. Myślałem, że będzie po prostu zjazd, chociaż te najbliższe mecze mogą różnie to pokazać. Moim zdaniem, może to być rywalizacja pomiędzy Chelsea a Bayern. Monachium, Bayern z mocną drużyną. Chelsea naprawdę dobrze się prezentuje. Wydaje mi się, że może być taki scenariusz, że Chelsea utrzyma. Tutaj tą Ligę Mistrzów, bo zobaczmy sobie, że Chelsea po tym jak zdobyło Ligę Mistrzów, oni się jeszcze wzmocni, tak jak na przykład przyjście Lukaku, czyli dołożyli praktycznie jeszcze do pieca, można tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o tą prędkość, jeśli chodzi o roz, roz, rozpędzenie praktycznie tej lokomotywy. No Bayern Monachium, po tym jak zdobyło Ligę Mistrzów, oni tak się nie dołożyli praktycznie do pieca, żeby tutaj ściągnąć jakichś super zawodników, żeby to poszło na plus. Ale rzeczywiście tutaj no moim zdaniem Chelsea ma duże szanse, żeby obronić ten tytuł. Potem jeśli chodzi o Ekstraklasę nasze tutaj Podwórko, no tutaj bym typował nalecha Poznań, tak? Wydaje się, że to będzie lider, e, jeśli chodzi o Ekstraklasę. No ja sam jestem z Poznania, byłoby to miłe na pewno, gdyby Lech po prostu został mistrzem, jeśli chodzi o Ekstraklasę, no ale widzimy co się dzieje, jeśli chodzi o Ekstraklasę, nastąpiło przetasowanie, a Legia jest po prostu zupełnie na drugim końcu tabeli, także w całym tym zamieszaniu Lech może skorzystać i rzeczywiście Lech tutaj będzie mistrzem. Dobra, potem mamy Ligę Europy. Tutaj, jeśli chodzi o Ligę Europy, to wydaje mi się, że Sewila, tak? Sevilla ma jakiś po prostu patent, ma jakiś pomysł, jeśli chodzi o wygrywanie tej Ligi Europy. Dziś ta Liga, po prostu niektórzy mówią, że to jest Liga na pocieszenie, ale rzeczywiście Sevilla sobie dobrze radzi. Jeśli chodzi tutaj o hmm, praktycznie piłkarza, który miałby zdobyć złotą piłkę, ja bym postawił na Roberta Lewandowskiego. Ja wiem, że to może być zaskoczenie, bo raczej po prostu nie typują, ale wydaje mi się, że jeżeli Robert Lewandowski utrzyma świetną formę, świetną dyspozycję, to może wygrać tutaj złotą piłkę. W tym roku. Wydaje mi się, że tam, jeśli chodzi o złotą piłkę, to też była taka nagroda za to, że przyszedł właśnie Messi do praktycznie tutaj, znaczy wiadomo, że to głosują z całego świata, ale też jest coraz bardziej rozpoznawalny. Wydaje mi się, że no już jest ta dominacja, że Messi ma więcej tych złotych piłek nad Cristiano Ronaldo. Jeszcze to jego przemówienie, że ja, praktycznie Lewandowskiemu należy się ta piłka, może to rzeczywiście wezmą pod uwagę te osoby, które biorą w tym udział, głosują. Ale ja bym postawił na Roberta Lewandowskiego, nawet jeżeli miałoby to się nie sprawdzić, to życzyłbym sobie tego na pewno. Dobra. Potem mamy tak, e, jeśli chodzi o Legię, co dalej z Legią? Czy Legia praktycznie utrzyma się w Lidze, czy też nie? No, wydaje mi się, że ta zmiana, jeśli chodzi o Bukowicza, ona jest dosyć dobra, tak? E, no, Włókowicz nie zrobi jakichś tutaj nieprawdopodobnych wyników, ale no, chyba uratuje tą Legię, tak? E, chyba po prostu uratuje. Nie będzie aż taka straszna sytuacja, żeby Legia spadła. No na pewno ten samolot cały czas pikuje i to po prostu leci dziobem w dół, praktycznie pionowo, tak, nawet nie pikuje, bo leci praktycznie pionowo w ziemię. Może rzeczywiście Wukowicz w ostatniej chwili chwyci za te stery, szarpnie, poderwie praktycznie ten samolot, no bo to po prostu wygląda wszystko fatalnie, ale może nie spadną, tak, z, z ekstraklasy. Potem mamy tak, jeszcze po prostu jakie tutaj typy, jeśli chodzi o mm, sytuację, na przykład typy dotyczące Barcelony, bo przecież też jest sporo kibiców Barcelony w Polsce. Wydaje mi się, że Barcelona będzie powoli szła do przodu, będzie się rozwijała, ale te zmiany po prostu nie, potrzebują wielu okienek transferowych. Będą przetasowania, przewietrzenie praktycznie, jeśli chodzi o szatnie. Część piłkarzy się nie sprawdzi, będą przychodzić nowi zawodnicy, więc dużo się będzie działo w Barcelonie, ale wydaje mi się, że ten rok będzie. Nie mówię, że będą tytuły jakieś mistrzowskie, ale Barcelona przynajmniej będzie robił jakieś kroki do przodu, tak? Jeśli chodzi o rozwój, i tak dalej. Nawet moim zdaniem, że może być sytuacja taka, że Xavi się utrzyma do końca roku jako trener. Dobra, a Ligę francuską mamy jeszcze. Ligę francuska, tutaj absolutnie zwycięstwo PSG bez dwóch zdań, dominacja że nie poradzi sobie tak dobrze, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, ale na przykład w Lidze Francuskiej będą dominować. No i Mistrzostwa Świata, bo to przecież chyba też najważniejsza kwestia, kto wygra Mistrzostwa Świata. Tutaj bym postawił na zwycięstwo Niemiec, tak? Na zwycięstwo Niemiec bym postawił, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Jednak ta reprezentacja, bo też jak popatrzy się na przykład na piłkarzy reprezentacji Niemiec, oni nie tylko grają w Bundeslidze, ale też w innych ligach, Wydaje mi się, że też nastąpi takie przełamanie, Jeśli chodzi o tę reprezentację, brakuje od dawna sukcesów. Flick to jest bardzo dobra zmiana. Dużo nowego wprowadzi. Zresztą zna tych zawodników, bo prowadził wcześniej Bayern Monachium, więc będzie mu łatwiej był asystentem przez wiele lat. Jochima Lewa. Moim zdaniem, Niemcy mogą wygrać tutaj mistrzostwa świata. Czy bym sobie tego życzył? Nie wiem, tak. Ciężko jest mi powiedzieć. Takie są moje typy. Następnie, chyba, że być jakieś inne tutaj, ale no, jednak po, po, powtarzalność i flick. Jak się popatrzy na te wszystkie elementy, na te puzzle, flick, który był asystentem Lewa, teraz jest po prostu selekcjonerem, zmiana, e, faktycznie, tak, ma świetnych piłkarzy. Prowadził po prostu Bayern Monachium. Dużo z tych piłkarzy teraz gra w reprezentacji Niemiec. E, nie obraża się na Miller'a, tak, który faktycznie stawił Lew i tak dalej, czy innych zawodników. No, może to zupełnie ciekawie wyglądać. E, co tutaj czy jeszcze po prostu jakieś czegoś pominąłem? Ja chyba nie. Wszystko praktycznie powiedziałem, jeśli chodzi o najbliższe mecze, jeśli chodzi o najbliższe sezony. No można byłoby tam typować jeszcze inne ligi, jakieś tam belgijskie, holenderskie, ale to nie ma chyba po prostu większego sengu, sensu. To są moje typy. Oczywiście przewidywanie, forma taka po prostu zabawowa, nie ma co się spinać, bo to jest piłka, nie, nie jest nieprzewidywana, mo, wiele może się pozmieniać. Ale jestem ciekaw waszych, typ, waszych typów, jak wy typujecie, jeśli chodzi o ten 2022 rok. Na pewno jedno co się sprawdzi, to będzie dużo zaskoczeń, dużo nieprzewidywanych sytuacji w piłce. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.